są trzy wiewiórki, Tola, Bolek i Lolek. Z Tuczna przyjechały, nieszczęśliwie straciły matkę, jak i jedno z rodzeństwa w wyniku ścięcia drzewa. Przyjechały dość w ciężkim stanie, natomiast czują się dzisiaj dobrze. Cztery kolejne przyjechały z okolic Koszalina. Tam prawdopodobnie matka straciła życie w wyniku wypadku samochodowego. Są jeszcze ślepe, nie mają otwartych oczu. Myślę, że to jest kwestia kilku dni i już będą widziały wszystko. To są takie małe oseski, które ja mam trzytygodniowe. Wtedy takie karmienie jest co dwie godziny. Tutaj akurat w małych ilościach, ponieważ dość długo były głodne. W nocy jest tak samo, z tym, że robię jedną przerwę czterogodzinną. Oczywiście wiewiórki wrócą do naturalnego środowiska.